W Hunter x Hunter nie brakuje emocjonalnych, zapadających w pamięć momentów, zwłaszcza że ta seria jak żadna inna potrafi wywracać nasze oczekiwania w niespodziewany, ale wyjątkowo poruszający sposób. Jednym z tych momentów zdecydowanie jest pewna ważna rozmowa pomiędzy Killuą, Aluką i Naniką. Niestety często pomijana w dyskusjach ze względu na swoje umiejscowienie w historii. Będąc następstwem Kimera Antark, czyli jednego z najlepszych shonenowych arków w ogóle, w zestawieniu z nim wątek rodziny Zoldyków wypada dużo mniej spektakularnie, za to dużo bardziej kameralnie, co dla wielu osób działa na jego niekorzyść. Jednak nie dla mnie. Sam uważam ostatnie odcinki za doskonałe podsumowanie drogi przebytej przez naszego nastoletniego zabójcę, a także przepiękną opowieść o potrzebie ochrony młodszego rodzeństwa, istocie bycia starszym bratem oraz sile bezwarunkowej miłości, która zamyka się właśnie we wspomnianej scenie. I z tego materiału dowiecie się, dlaczego tak uważam. Po tym jak Gon zostaje przeklęty z powodu nadużycia Nen, Killua wie, że istnieje dla niego tylko jedna forma ratunku. Tajemnica, jaką ród Zoldyków skrzętnie ukrywał przed światem, zarówno ze względu na jej niewyobrażalną potęgę, jak i niezdolność do sprawowania nad nią pełnej kontroli. Tajemnica, którą jest piąte dziecko obecnej głowy rodu i jego jedyna córka, Aluka Zoldyk. Córka, której wszyscy domownicy poza Killuą odmawiają prawa do własnej tożsamości, nie tylko zwracając się do niej chłopięcymi określeniami, ale i dosłownie nie uznając jej za członka rodziny. Obdarzona mocą nieznanego pochodzenia stanowi bowiem zagrożenie i dla krewnych, i właściwie dla całego świata, jako że zakres jej możliwości wydaje się nieograniczony. Aluka, a raczej inna, zamieszkująca w jej ciele istota nazywana Naniką, potrafi spełniać życzenia jakiegokolwiek rodzaju. Jest w stanie sprawić, że z nieba spadnie deszcz banknotów, albo zrobić mokrą plamę z kogoś znajdującego się po drugiej stronie globu. Życzenia są jednak obwarowane konkretnymi zasadami. Jak stopniowo uczymy się w trakcie arku, na każde życzenie jakie spełni, przypadają 3 życzenia, które sama każe spełnić innej osobie. Życzenia tym okrutniejsze, im większego kalibru była czyjej zachcianka. Na dodatek te muszą zostać spełnione, ponieważ odmowa oznacza śmierć zarówno tego, kto odmówił, jak i kochanych przez niego osób. W związku z jej niebezpieczną naturą Zoldykowie postanawiają więc izolować córkę przed światem. Dosłownie zamykają ją w metalowej klatce, a jednocześnie zabraniają komukolwiek wyjawiać istnienia tak pożądanej mocy światu. Decyzji tej całkowicie przeciwstawia się Killua. Jakkolwiek racjonalnością moglibyśmy tłumaczyć postępowanie jego rodziny, tak w życiu nie zawsze racjonalne rozwiązania są tymi właściwymi. Szczególnie jeśli w grę wchodzą emocje. Wychowany przez zabójców na zabójce, Killua na początku swojej drogi wydawał się wręcz znudzony światem, co widać było po wiecznie lekceważącej pozie i braku jakichkolwiek skrupułów w kwestii traktowania ludzkiego życia. Jednak miesiące spędzone z Kurapiką, Leorio, Biski i przede wszystkim Gonem pozwoliły mu zobaczyć inną odsłonę codzienności. Wciąż naznaczoną stratą i tragedią, ale także przepełnioną nadzieją, przyjaźnią, radością odkrywania nowego, uczenia się nowych rzeczy i okazjami do doceniania wartości, jaką jest życie. Choć Killua w ostatnim arku historii z wyglądu wciąż jest zwykłym dzieckiem, to pod względem zachowania i przekonań coraz bardziej zaczyna przypominać młodego mężczyznę. Mężczyznę, który tym razem przychodzi nie po to, by zabrać życie, ale po to, by je uratować i nie bierze pod uwagę możliwości przegranej. Nawet jeśli walka, jaką stoczy, rozegra się między nim a całą rodziną, w szczególności zaś osobą, która miała na niego największy wpływ, starszym bratem Illumim. Illumiemu szczerze zależy na bracie. I równie szczerze, choć zupełnie ślepo, wierzy, że temu równie mocno zależy na nim. Problem polega na tym, że utożsamia miłość z kontrolą. Jego definicja miłości całkowicie wyprana jest z jakiegokolwiek ciepła czy szacunku. Dość powiedzieć, że dosłownie wyprał naszemu protagoniście mózg na początku serialu, ufając, że w ten sposób ochroni go przed zagrożeniem i jednocześnie całkowicie ignorując to, jak wielkie szkody wyrządza jego psychice. Zresztą, gdy tylko dowiaduje się o ukrytych zasadach mocy Naniki, natychmiast i bez zająknięcia postanawia, że uczyni z Killuły swoją marionetkę, co dobitnie świadczy o tym, jak kiepskim starszym bratem jest, nawet jeżeli sam uważa inaczej. I właśnie tak prezentują się dwie przeciwstawne strony konfliktu w tym arku. Po jednej z nich mamy Killuę, który chce uwolnić młodszą siostrę z więzienia, jakim jest ich dom, a po drugiej ród Zoldyków, reprezentowany przez Illumiego, który chce ich zamknąć, zniewolić i ubezwłasnowolnić. Rozpoczyna się pogoń. Choć wydawać by się mogło, że nieodpowiedzialne podejście Killuły przysporzy mu wielu wrogów wśród służby domu, stopniowo wychodzi na jaw, że jest dokładnie odwrotnie. Sojuszników jest więcej niż początkowo sam przypuszcza, przy tym cały czas dochodzą nowi. Niestety to sprawia też, że nie wszyscy doczekają końca tej historii. Illumi nie szczędzi środków i morduje dziesiątki osób, by dorwać swoje rodzeństwo.
A mimo to postawa Killua się nie zmienia. To już nie jest przestraszony, drżący na myśl o konfrontacji ze starszym bratem chłopak. Tym razem to Killua musi być starszym bratem, własnym ideałem starszego brata, jedyną osobą zdolną do obrony swojej siostry. No właśnie, siostry. Kiedy pierwszy raz stykamy się z obrazem Naniki, jest on co najmniej niepokojący. Ta uproszczona, nie zdradzająca emocji twarz faktycznie wygląda na wcielenie jakiejś zabójczej mocy. Możliwe, że nawet pasożytniczego, wszechpotężnego zła, które zadomowiło się w ciele małej dziewczynki. Jednak wraz z rozwojem historii nasz pogląd na tę istotę szybko się zmienia. Dowiadujemy się, że potrafi nie tylko niszczyć, ale i naprawiać. Tylko, że naprawienie jest dla niej dużo bardziej męczące. Musi wtedy danej rzeczy lub osoby dotknąć, przeznaczyć na operację trochę więcej czasu, a do tego po fakcie jest całkowicie wyczerpana, dosłownie pada ze zmęczenia. I to w pełni wyjaśnia, dlaczego Killua stwierdza, że mało kto jest równie ciepłą osobą jak Nanika. Po naprawieniu czegoś lub uzdrowieniu kogoś dziecko doprowadza się do stanu kompletnej bezbronności, podczas którego można ją porwać, zranić czy nawet zabić. A mimo to nie tylko spełnia takie życzenia, ale i po ich spełnieniu sama nie składa żadnych tragicznych w skutkach próśb. Wręcz przeciwnie, te są proste, zwyczajne, często słodkie. To stawia całą istotę jej mocy w zupełnie innym świetle. Nanika nie jest zła sama z siebie. Źli są ludzie, którzy wykorzystują jej zdolności do egoistycznych lub morderczych celów. Jak wiele dzieci ma zapewne problem z właściwym postrzeganiem dobra i zła, zwłaszcza, że wychowuje się w rodzinie z wyraźnie skrzywionym kompasem moralnym, ale nadal nie wynika to z jej natury, a po prostu nieodpowiedzialności jej opiekunów. I mając wszystkie te informacje, możemy już przejść do tej sceny. Tej jednej sceny, która stała się podstawą oglądanego przez was materiału. Po tym jak Gon zostaje uleczony, a Illumi odesłany do swojego pokoju, Killua wie, że musi zrobić jeszcze jedną rzecz, aby osiągnąć swój cel. Najtrudniejszą z dotychczasowych. Żeby raz na zawsze uchronić Aluka przed toksycznym wpływem jego rodziny i zapewnić jej normalne, szczęśliwe życie, musi odciąć ją od źródła mocy. Zaczynamy od prostej, dziecięcej prośby Naniki. Jak tłumaczy sam Killua, Nanika spełnia jego życzenia bez warunków, jakim podlegają inni ludzie. Robi to jedynie dla siebie, z prostego, banalnego wręcz powodu. Oczekuje od niego pochwały. Podczas gdy reszta świata musi za swoje zachcianki zapłacić określoną cenę, starszy brat odpłaca się jej najzwyklejszą czułością. W tym przypadku zaś poklepaniem po głowie. Kiedy mała, wydająca się jeszcze mniejszą niż zwykle sylwetka dziewczynki przemawia wysokim, delikatnym głosem Naniki, ze zniecierpliwieniem ciągnąc przy tym rączkami za koszulkę chłopaka i ewidentnie nie mogąc doczekać się spodziewanej reakcji, nie widzimy już tej samej przerażającej istoty co wcześniej. Te proste rysy twarzy nie należą do potwora, tylko do małego dziecka, proszącego właśnie o komplement od ukochanego członka rodziny. I to sprawia, że słowa Killuły bolą jeszcze bardziej. Na chwilę szeroki uśmiech Naniki opada w wyrazie smutnego niezrozumienia. Czuje, że z jakiegoś powodu podpadła bratu, że zrobiła coś nie tak, albo odwrotnie, że czegoś nie zrobiła. A może to dlatego, że sama nie okazała mu wystarczająco czułości. I chyba ten ostatni powód wydaje się jej najbardziej prawdopodobny, bo mówi... Killua, ski. Oczy Killuły rozbłyskują. Sądząc po jego reakcji, to pierwszy raz, kiedy usłyszał podobne słowo od Naniki. Pierwszy raz, kiedy wprost powiedziała mu tym prostym, dziecięcym językiem, jak ważny dla niej jest. Ale jednocześnie wie, że nie może się już wycofać i ten nagły pokaz przywiązania tylko utrudnia sprawę. Próbuje wrócić do swojego życzenia, jednak dziewczynka raz za razem powtarza Killua, ski. Tak jakby miało to wzmocnić jej słowa. Dokładnie tak jak małe dziecko, kiedy znajduje się w nieprzyjemnej sytuacji i usilnie stara się zmienić temat rozmowy, ponieważ nie potrafi sobie z nim poradzić. Tylko że Killua pozostaje nieugięty. Tym razem jeszcze dobitniej zaznacza, że Nanika nie może się więcej pokazywać. Ta zaczyna płakać. Być może nie rozumie, dlaczego prosi ją o tak straszną rzecz, ale nie może go nie posłuchać. W końcu to jej starszy brat, uosobienie dobra w jej oczach, najlepsza, najmądrzejsza osoba na świecie. Jeśli ktoś taki prosi ją, żeby więcej się nie ujawniała, to pewnie ma rację. Pewnie nie powinna się już nigdy ujawniać. Tym samym Nanika spełnia ostatnie życzenie Killuły. Nastolatek ocalił swoją młodszą siostrę zarówno od presji ze strony rodziny, jak i tajemniczej lokatorki. Jednak Aluka wcale nie jest z tego powodu szczęśliwa.
W ataku gniewu połączonego z rozpaczą rozkazuje bratu przeprosić, jak sama twierdzi, łkającą w kącie Nanikę. Wykrzykuje, że ma traktować je tak samo, że ma być równie miły dla obu, że jeśli chce chronić ją, to musi też chronić Nanikę. Dopiero w tym momencie Killua orientuje się, jak źle postąpił. Dopiero w tym momencie uświadamia sobie, że ostatecznie nie okazał się lepszy od swojej rodziny. Podczas gdy ci chcieli zabić lub zniewolić Nanikę, on postanowił ją wygnać, uznając zarazem, że będzie to właściwe rozwiązanie. Dopiero Aluka uświadomiła mu, co rzeczywiście powinien zrobić jako dobry starszy brat. Prosi Nanikę o ponowne ujawnienie się i przyznaje się do błędu. Przepraszając ją, tłumaczy, że strach przed Illumim sprawił, że wybrał tchórzliwe rozwiązanie. Wybrał ucieczkę od odpowiedzialności, uwolnienie się od niej i zamiast przyznać się przed samym sobą, że tak naprawdę ma dwie siostry, a nie jedną, to postanowił pozbyć się problemu. Paradoksalnie postanowił pozbyć się osoby, którą przysiągł chronić. Na szczęście zrozumiał już swój błąd. Zrozumiał, dlaczego nie może tak postąpić. Dlaczego nie może poddać ukochanej osoby kontroli. Dlaczego musi być lepszy niż Illumi. Nanika wraca. Wciąż płacząc, przyjmuje słabym, cichym głosem przeprosiny Killuły i wybacza mu. Rodzeństwo przytula się, a kamera odjeżdża, ukazując nam zalaną łzami Tsubone, która słyszy informacje od matki rodu o zdjęciu restrykcji z Killuły. Tym razem naprawdę się udało. Dokonał czegoś, co na początku arku wydawało się niemożliwe i sprawił, że Zoldykowie spojrzeli na sprawę emocjonalnie, a nie racjonalnie. Killua pokonał wpływ Illumiego. Wyzwolił siebie i siostry spod kontroli rodziny, a przy tym podarował im to, czego sam nigdy nie zaznał. Czystą, braterską miłość. Killua? Killua?